Polkowice przywitały kolarzy rywalizujących w CCC Tour w Grodach Piastowskich. To tu zaplanowano start i metę drugiego etapu. W pomarańczowej koszulce lidera, po pierwszym odcinku, Paweł Franczak z Active Jet. Prowadzisz z jedną sekundą przewagi. No zgadza się, jedna sekunda to niewiele, ale na tym wyścigu każda sekunda jest cenna, tak mi się wydaje, więc trzeba te sekundy zbierać, jakby najwięcej mieć ich w zapasie do samego końca. Przewaga nad rywalami mikroskopijna, a chętnych do zwycięstwa w wyścigu wielu. Na pierwszym etapie w czołowej grupie przyjechali niemal wszyscy zawodnicy ekipy CCC Sprandi. Mam dobrą pozycję wyjściową przed dzisiejszym i przed dzisiejszym etapem, gdzie myślę, że klasyfikacja generalna się ułoży. W Grodach startują też inne silne polskie i zagraniczne ekipy. Walka o czołowe miejsca w tym czteroetapowym wyścigu zapowiada się pasjonująco do samego końca. Myślę, że dzisiaj przyjdzie cała grupa, a wyścig rozegra się jutro. Myślę, że mamy szansę powalczyć w tym wyścigu. Oczywiście patrzymy na CCC, co się dzieje z nimi. Wiadomo, że Mateusz będzie chciał obronić tytuł zeszłoroczny, a my po prostu mieliśmy być tam, gdzie atakują liderzy. Czas na drugi etap. To odcinek dość płaski, o długości 155 km. Spodziewałem się, że tutaj będą główną rolę odgrywali sprinterzy, a jest ich tutaj kilku w peletonie i pewnie na ten etap się specjalnie nastawiają. Tutaj dużo odkrytych terenów, także na pewno trzeba będzie jechać czujnie, ponieważ jakaś ekipa będzie może chciała tutaj wykorzystać wiatr i troszkę podzielić grupę. Ataki, jak przewidywał Paweł Bernas, rozpoczęły się od samego początku. Tu na drugą z sześciu rund z przewagą ponad minuty wjechała czwórka kolarzy. W stawce Józef Czerny z CCC Sprandi, Andrzej Brataczuk z Kol z BDC, Theo Reinhardt z Niemiec i Józef Hosek z Whirlpoola. To już 65. kilometr. Grodowiec, premia górska drugiej kategorii. Wygrywa ją Brataszuk, a przewaga śmiałków nad peletonem wynosi 2 minuty i 20 sekund. Tempo zasadniczej grupy nakręcała wiodąca lidera wyścigu, grupa Active Jet. Peleton stale przyspieszał, by na ostatnim okrążeniu jechać już razem. Finisz z grupy wygrał Niemiec Pascal Ackermann, a drugi był Andrzej Kulek z BDC Kols. Czwarty, najlepszy z Polaków, Paweł Franczak. Chłopak z mojej komandy. Wszystko dobrze pojechał ze startu i moja komanda prosto jechała u pelotonie i wezwała mnie do mety. Bardzo ładnie pracowaliśmy, więc jutro wyścig się rozegra tak naprawdę w całości i jesteśmy bojowo nastawieni, czekamy na jutro, ale nie zrażamy się tym czwartym miejscem dzisiaj. Koszulkę pomarańczową lidera klasyfikacji generalnej założył drugi dzisiaj Andrzej Kulik z Kols BDC. Miedziana dla lidera punktacji punktowej w posiadaniu dotychczasowego lidera Pawła Franczaka. Niebieska, dla najlepszego górala, utrzymana przez Moreno Gian Paolo. Najlepszy młodzieżowiec i dla niego koszulka czarna, Józef Czerny z CCC. Jutro trzeci etap CCC Tour Grody Piastowskie. Górski na rundach wokół Dzierżoniowa.